Dzień dobry Państwu. Jesteśmy po konferencji prasowej pani minister Zalewskiej. Można powiedzieć, że zaprezentowała nam nowy program, program Chaos Plus. Mamy takie poczucie, że to nie zadaniem środowisk edukacyjnych, tych środowisk, które jak Państwo widzą tutaj stoją za mną, jest uzasadnianie, dlaczego tej reformy nie powinno być. Przede wszystkim zadaniem ministerstwa jest uzasadnienie, dlaczego ta reforma być powinna. Zwróćmy uwagę, że ministerstwo powołuje się na badania, ale żadnych badań nam dotychczas nie przedstawiło. Edukacja powinna być przewidywalna, nie chaotyczna. Edukacja powinna się zmieniać stabilnie i w kierunku zmiany jakości, a nie zmiany tylko struktury i porządku. Wszystkie te zmiany, które zaproponowała minister Zalewska, to jest tak naprawdę powodowanie chaosu i powodowanie zmniejszania się szans młodzieży na dobre kształcenie. Zmiany odbędą się kosztem dzieci, głównie kosztem obecnie czwarto-, piąto- i szóstoklasistów, kosztem dzieci, które są w pierwszej klasie gimnazjum, ale również kosztem w przyszłości tych dzieci, które są z mniejszych ośrodków, szczególnie z ośrodków wiejskich. MEN proponuje nam bardzo kosztowną z punktu widzenia wszystkich edukację, ale bez żadnych zysków. Tam nie ma żadnych przesłanek, które by pokazywały jakiekolwiek zyski. Wszystkie badania IB związane z PISA, czyli te, które są związane z OECD, pokazują dość jednoznacznie, że gimnazja się sprawdziły, że gimnazja odniosły swój sukces edukacyjny. I jeżeli ktoś kiedykolwiek mógł mieć wątpliwości, to w tej chwili tych wątpliwości już nie powinien mieć. Deklaracje i pomysły pani Zalewskiej trochę zmieniają się jak w kalejdoskopie. Dzisiaj usłyszeliśmy inne deklaracje dotyczące klas czwartych. Trochę zmieniły się pewne deklaracje, które dotyczyły na przykład kwestii tych szachów, które nagle się okazało, że mają być zajęcia dodatkowych. Ogólnie rzecz biorąc, mamy cały czas poczucie głębokiego bałaganu. Nowoczesna w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, pierwszym tygodniu września właściwie, przeprowadziła ankietę. Ankietę wśród rodziców i ankietę wśród nauczycieli. Przeprowadziliśmy ponad 2000 ankiet wśród rodziców i ponad 200 ankiet wśród nauczycieli. Wyniki ankiet są jednoznaczne. Nauczyciele, ponad 70% pośród nich uważa, że powinny zostać gimnazja. Rodzice bardzo boją się zmian. Boją się, że one się odbiją na jakości szkoły. Dodatkowo rodzice deklarują, że tak naprawdę nie wiedzą, jak będzie wyglądać edukacja ich dzieci. Pamiętajmy, edukacja powinna być przewidywalna. Nauczyciele nie znają podstaw programowych, nie wiedzą, według jakich podstaw programowych będą uczyć. Będziemy mieli sytuację, w której będą tworzone tymczasowe podręczniki, których jeszcze nie ma i do których nie ma nawet podstaw programowych. Dodatkowo pamiętajmy o jednym. Edukacja to nie jest stadnina w Janowie. Tu nie możemy się mylić. W stadninie Janowie zdechło kilka koni, natomiast w przypadku edukacji decydujemy o przyszłych pokoleniach. Mam wrażenie, że jedynym pretekstem, jedynym powodem tej reformy jest zmiana podręczników. To, że dzięki tej reformie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało pretekst do zmieniania całej podstawy programowej, również podstawy programowej z takich przedmiotów jak historia. Niech Państwo zwrócą uwagę. Historia ma być jednym z czterech przedmiotów, które ma być zdawane po ósmej klasie. Wypadają wszystkie przedmioty przyrodnicze. Będziemy mieli szkołę, która będzie szkołą ideologiczną. Oni chcą jakby zbudować sobie nowego człowieka, homo sovieticus wersja PiS. Ten nowy człowiek ma być zwolennikiem religii smoleńskiej, ten nowy człowiek ma być zwolennikiem takiej historii, jak prezentowała nam pani minister Zalewska w programie Kropka na i. Ten nowy człowiek ma być człowiekiem, który jest przesiąknięty ideologią. Nowoczesna zdecydowanie mówi takim działaniom nie. Historia, która jest kosztem tego, że nie będzie żadnych przedmiotów przyrodniczych, najlepiej świadczy o zamiarach, jakie są wobec tej reformy. Sprzeciwiamy się chaosowi w edukacji, sprzeciwiamy się takiej ideologizacji szkół. Grzegorz Gruchlik, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Szanowni Państwo, tak naprawdę po wystąpieniu pani minister nie czujemy się w żaden sposób uspokojeni. Nadal nie wierzymy w to, te zapewnienia mówiące o tym, że nauczyciele suchą stopą przejdą przez całą reformę i nie będzie żadnych zwolnień z jednego prostego powodu. To nie w gestii ministra edukacji narodowej leży zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, tylko jest to kompetencja przypisana samorządom terytorialnym. I odpowiadając pani minister na nasze wyliczenia, bo rzeczywiście od kilku tygodni podajemy, że ta liczba może sięgnąć nawet 36 tysięcy nauczycieli, mówimy jasno i wyraźnie. Wynika to z projektu budżetu państwa na rok 2017.
poziom subwencji oświatowej pozostaje na poziomie roku bieżącego. Jest nawet mniejszy o 5 milionów złotych. A jednocześnie wskazuje się, że w tym czasie zostanie przeprowadzona waloryzacja nauczycielskich wynagrodzeń na poziomie 1,3%, co daje nam 550 milionów potrzebnych pieniędzy na to, żeby wzrosły wynagrodzenia. Pytanie rodzi się, skąd się wezmą te pieniądze, skoro nie będzie zwolnionych nauczycieli i jednocześnie tych pieniędzy nie przybędzie. Obawiamy się i po prostu naprawdę mamy to jak gdyby wryte w naszą pamięć, że może to się zdarzyć właśnie kosztem tych nauczycieli, którzy stracą w wyniku likwidacji czy też przekształceń, jak woli to nazywać pani minister, gimnazjów czy innych typów szkół branżowych. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że to, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście lat w szkołach gimnazjalnych, ich dorobek i doświadczenie nauczycieli i pracowników oświaty zostanie zmarnowane. Rzeczywiście chaos, który wprowadza minister Anna Zalewska, jest przerażający i budzi to nasz opór. Dziękuję bardzo. Artur Sierawski, Komitet Obrony Demokracji, ale także nauczyciel historii. Powiem Państwu na wstępie, że jako nauczyciel historii powinienem się cieszyć z zapowiedzi pani minister edukacji, ponieważ godziny historii w szkole będą zwiększone. Będzie tych godzin historii zdecydowanie mniej. Ja nie czuję się usatysfakcjonowany wypowiedzią pani minister. Czuję się wręcz zaniepokojony. Przesłanki, które już dzisiaj w szkołach są, chociażby o tym, że wysyła się uczniów na film Smoleńsk, pokazują, do czego tak naprawdę ta polityka oświatowa rządu Prawo i Sprawiedliwość może zmierzać. Może zmierzać do tego, aby wychować nowy typ Polaków. Mierny, bierny, ale wierny i posłuszny. Ja się bardzo tego boję jako nauczyciel historii. Boję się także tego, że kształcenie ogólne zostanie skrócone. Dzisiaj mamy 6 lat szkoły podstawowej oraz 3 lata gimnazjum. Natomiast propozycja pani minister skraca ten obowiązek, te kształcenie ogólne o rok. Co już tak naprawdę, proszę mi uwierzyć, szanowni państwo, że rok w edukacji szkolnej to jest tak naprawdę milowy odcinek. To jest bardzo duży odcinek, na który można wiele zrobić, wiele wnieść tak naprawdę do życia ucznia i jego wiedzy. To budzi nasz sprzeciw, nasze obawy. Dlatego wszyscy, jak tu dzisiaj jesteśmy, mówimy nie dla chaosu w szkole. Dlatego też powstała nasza koalicja skupiająca wiele różnych środowisk, które na co dzień nie zawsze się zgadzają, ale dzisiaj chcą mówić jednym głosem, bo nie zgadzają się na ten chaos, na ten obłęd, który proponuje minister Zalewska. Dlatego powtarzam, razem mówimy nie dla chaosu w szkole. Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Drodzy państwo, po tej godzinnej konferencji pani minister można odnieść wrażenie, że PiS w dalszym ciągu jest w kampanii wyborczej. Nie słyszeliśmy nic. Nie było żadnych konkretów, były tylko obietnice, były zapewnienia. Ale tak naprawdę będziemy mieli eksperyment na żywym organizmie. Będziemy mieli eksperyment na naszych dzieciach, bo to zapowiedziała pani minister. Z przerażeniem słuchaliśmy tych słów, które padały na dzisiejszej konferencji. To nie gimnazjum, pani minister, nie gimnazjum ma dbać o jakość uczenia, tylko nauczyciele. A dzisiaj nauczyciele są w strachu, bo zamiast skupić się na tym, żeby uczniowie jak najlepiej podchodzili do swoich zajęć, jak najlepiej byli uczeni, to oni muszą się martwić, czy będą pracować i co zaserwuje im MON, zastanawiać się, co oznacza to inne stanowisko, które pani minister zamierza w przyszłości im zaproponować po przeprowadzeniu reformy. Drodzy państwo, dzisiaj pani minister nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie konkretne dotyczące chociażby kwestii obniżania ilości uczniów w klasach. To jest jeden z elementów programu, które przedstawiło PSL. Nie wiem, dlaczego nie przedstawiła odpowiedzi na ten temat. Być może nie ma zdania. Być może jest zdania, że reforma to tylko zmiana pieczątek i tabliczek, ale my mówimy nie tędy droga. Drodzy państwo, trzeba dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak polepszać tę jakość. Oczywiście przedstawiliśmy w swoim programie mnóstwo propozycji związanych chociażby z jakością, nową jakością motywacji nauczycieli, z wprowadzeniem większej liczby godzin języków obcych, właśnie ze zmniejszeniem do 2020 roku klas do 20 uczniów, czy też wprowadzeniem jednego ciepłego posiłku bez względu na to, jaki jest status majątkowy ucznia. Te pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na zmianę pieczątek i tablic, mogą właśnie służyć takim celom. Na pewno posłużą one uczniom, bo ich dobro jest najważniejsze. Jeszcze kwestia subwencji i samorządów, drodzy państwo, bo to również zostało podniesione na tej dzisiejszej konferencji. Z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się z pieniędzmi na subwencje oświatowe i z dotacjami dla samorządów. Dziś samorządowcy, z którymi rzekomo pani minister rozmawiała, skarżą się i zgłaszają się do nas mówiąc, że zostali przez MON oszukani.
MEN obiecywało, że wyrówna straty po reformie sześciolatków. Otóż dzisiaj mamy taką sytuację, że zamiast 5357 zł subwencji na ucznia szkoły podstawowej, samorządy dostają 1370 zł na przedszkolaka. To jest bardzo duża różnica w budżecie i tak naprawdę dzisiaj te straty dla samorządów, jeśli chodzi o nakłady na oświatę, sięgają już 1,5 miliarda złotych. Nie wiemy, jakie będą straty związane z tą reformą, którą zapowiada dzisiaj pani minister. Drodzy Państwo, kilkanaście godzin temu, właściwie wczoraj z ZNP podpisaliśmy porozumienie, taki pakt dla edukacji. I tak jak tutaj wcześniej przedmówcy mówili, my możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach programowych, ale na pewno wszystkim tu obecnym zależy na tym, żeby dobro ucznia było tym dobrem najwyższym. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żeby włączyć się w te akcje i również zachęcamy do podpisania paktu dla edukacji. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Maciej Jakubowski, Evidence Instytut oraz Uniwersytet Warszawski. Ja reprezentuję instytucję, która chce wspierać budowanie polityki edukacyjnej, wspierać analizą wyników badań naukowych. My chcemy, żeby ta polityka była budowana w oparciu o fakty i o wyniki badań naukowych. Dzisiaj w propozycjach minister Zalewskiej słyszeliśmy, że niemal każda propozycja opiera się o wyniki badań naukowych. Jednakże nie widzimy żadnych analiz, żadnych odwołań do tych badań. Co więcej, chociażby propozycja i mówienie likwidacji gimnazjum i mówienie, że jest to motywowane słabą jakością nauczania gimnazjów i tym, że gimnazja nie podnoszą wyników nauczania, tym, że nie wyrównują szans, to przeczy wszelkim badaniom naukowym, które mamy. Zarówno badania międzynarodowe, badania PISA, badania PIEK, jak i badania krajowe, chociażby te realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, pokazują, że w istocie gimnazja podniosły wyniki polskich uczniów i teraz nasi 15-latkowie to jedna z najlepiej wykształconych generacji Polaków i to jest grupa młodych ludzi, która osiąga najlepsze wyniki w Europie. Zamiast wykorzystać ten potencjał i rozbudować polską szkołę w kierunku kształcenia zgodnego z trendami w XXI wieku, a więc rozwijania umiejętności analitycznych, umiejętności społecznych, to co dzisiaj się dowiadujemy to, że edukacja ogólna zostanie skrócona, ponieważ minister Zalewska mówi, że nie skraca edukacji ogólnej, ale tutaj nie trzeba odwołać się do wyników badań naukowych, żeby zobaczyć, przeprowadzić prostą kalkulację. Przed objęciem władzy przez minister Zalewską edukacja była obowiązkowa od wieku 5 lat w przedszkolach do wieku 15 lat w gimnazjach. Po zmianach zaproponowanych przez MEN ta edukacja będzie trwała od wieku 6 lat do wieku 14 lat. Także prosta kalkulacja pokazuje, że 2 lata kształcenia ogólnego, niezwykle ważnego w XXI wieku dla wszystkich uczniów, zostaje tym uczniom odebrane. Odebrane w ten sposób zostają szanse edukacyjne dla wielu uczniów. Co więcej, widzimy, że te propozycje przygotowywane są w chaosie, w tempie, które było dotąd niespotykane. Ja sam pracowałem w Ministerstwie Edukacji Narodowej i jestem zdumiony tym, że minister Zalewska mówi, że w ciągu 1,5 roku praktycznie zostanie przygotowana nowa ustawa oświatowa, zostaną przygotowane nowe podstawy programowe i zostaną przygotowane podręczniki. Tak naprawdę to jest skok w przepaść, skok w niewiadomą i wszystkie badania naukowe, jeżeli chcemy się do nich odwołać, mówią nam, że w naszym systemie edukacji wzrośnie segregacja, uczniowie będą pozbawieni szans na kształcenie ogólne i kontynuację edukacji i jakość kształcenia spadnie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Daria Bielenin-Palencka. Ja w tej koalicji nie dla chaosu w szkole staram się reprezentować rodziców. Idąc tutaj dzisiaj szłam z nadzieją, że dowiem się czegoś konkretnego, tego co będzie dotyczyło przyszłości moich dzieci. Mam 2 dzieci, syna w szkole podstawowej i córkę w gimnazjum. Niestety nie dowiedziałam się kompletnie niczego. Usłyszałam tylko, że proszę się nie martwić. Kiedy relacja z ogłoszenia projektu ustawy się zakończyła, zaczęłam się martwić jeszcze bardziej niż do tej pory, ponieważ nie usłyszałam kompletnie nic nowego na ten temat. Mojemu młodszemu synowi zabrano 2 lata edukacji. Będzie musiał 2 lata wcześniej decydować o tym, co dalej. Czy on chciałby kontynuować naukę w profilu humanistycznym, matematycznym, przyrodniczym, a może wolałby pójść do szkoły zawodowej. Będzie musiał o tym zdecydować w wieku 14 lat. To jest za wcześnie. Odebrano mu 2 lata edukacji przedmiotowej. Po 8 klasie będzie musiał startować w wyścigu do liceum. Mówienie o tym, że likwidacja gimnazjów zapobiegnie przedwczesnemu ściganiu się dzieci o to, aby dostać się do dobrej szkoły, przepraszam bardzo, ale w mojej opinii ten wyścig przeniesie się po prostu
do wieku lat 7, wtedy kiedy rodzice będą starali się wybrać taką szkołę podstawową, żeby dzieci miały szansę do dostania się do najlepszych liceów. Nie zlikwiduje to wyścigu szczurów, po prostu takie mamy czasy. Mamy ambitne dzieciaki, które chcą się uczyć, chcą się rozwijać. Dużo się mówi o tym, że zostali wysłuchani rodzice, że rodzice dostali wybór i nie muszą posyłać swoich 6-letnich dzieci do szkoły. A ja się pytam, co z wyborem młodzieży, obecnych 5-6-klasistów, którzy mieli plany, mieli wybrane gimnazja, mieli wybrany kierunek edukacyjny, chcieli pójść do szkoły, nie wiem, dwujęzycznej, sportowej. Im ten wybór zabrano, tym najważniejszym w edukacji. Bo nie rodzice są najważniejsi w edukacji, tylko dzieci. Bardzo bym chciała, żeby ta nasza koalicja powiększała się jak najszybciej i żeby udało nam się te zmiany zatrzymać. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Zygmunt Puchalski, ja reprezentuję Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Jesteśmy tą organizacją obywatelską, która 27 lat temu dla swoich dzieci tworzyła nowe szkoły, różnorodne i ciekawe. I chcielibyśmy nadal, żeby w Polsce coraz szerzej dzieci miały ciekawą edukację i taką edukację prorozwojową. Myślę, że tutaj dobro dzieci jest najważniejsze. Już padły te słowa. Jeżeli młodzi ludzie, będący dzisiaj w klasie 6, za pół roku ich nauczyciele zaczną dowiadywać się, czego mają uczyć i w jakiej proporcji mają tego uczyć. Uczyć, w jakich budynkach, to zdecydują w miarę potrzeb organy. Tego czasu jest naprawdę za mało, żeby to porządnie przygotować. Ja bym apelował, żebyśmy dali więcej czasu na przygotowanie. Dlaczego mamy najpierw posłuchać podstawy programowej do klasy 7, a potem dołożyć do 8? To jest sklejanka. Sklejanka jest bardzo niebezpieczna. Mamy dobrze działający system gimnazjalny, więc być może większość tego okresu przejściowego zróbmy tam, gdzie dzisiaj jest bezpiecznie. Po drugie, z tej dzisiejszej zapowiedzi to, co mnie zaniepokoiło, to rzeczywiście wycofanie z egzaminów przedmiotów przyrodniczych. A to znaczy, że są to przedmioty, które mówią o innowacjach, które mają zachęcić do uczelni technicznych, które napędzają wiele działów gospodarki. Młody człowiek ma podjąć decyzję przed liceum, czego chce się uczyć, a ta motywacja spadnie. Ja myślę, że większość tutaj z osób na sali pamięta, jakie były efekty wycofania matematyki z egzaminu maturalnego. Dziesiątki lat zbieraliśmy pokłosie tego, że nagle zabrakło matematyki. Ta motywacja naturalna, że te przedmioty przyrodnicze naprawdę są ważne. Tak samo ważne jak te umiejętności społeczne, o których mówimy. A przecież największy wkład w prowadzenie tego typu zajęć, w rozwój młodzieży i ten społeczny, ba, badania doświadczalne, wnosiły dzisiaj gimnazja. Ci ludzie za chwilę będą pewnie zaniepokojeni i nie wszyscy wykorzystają ich zasoby. Wreszcie, czy tak szybko odtworzymy pracownie fizyczne, chemiczne, biologiczne w szkołach 6-letnich, bo wiele jest takich szkół. Dlatego jesteśmy mocno zaniepokojeni tym, co się dzieje w edukacji, szczególnie z punktu widzenia dzieci. Dlatego, że im szanse nagle się wstrzymuje. I rzeczywiście wspólnie powinniśmy przeciwko temu protestować. Te zmiany ani nie powinny być tak nagłe, ani tak pośpieszne. Pośpiech to nie jest dobry doradca tak ważnej sprawy jak edukacja, która ma zachęcić do ciekawości świata i uczenia się przez całe życie. Chciałam ze swojej strony zadeklarować, że Nowoczesna będzie monitorować tą reformę edukacji. Będziemy monitorować również to, żeby polska szkoła była jak najmniej ideologiczna. Powiem szczerze, że bardzo nas niepokoją te wszystkie zapowiedzi, te wizyty rzeczywiście na filmie Smoleńsk, to, że to historia ma być głównym, jednym z głównych egzaminów dla 8-klasistów. Postaraliśmy się to, żeby otworzyć adres mailowy. Pod tym adresem edukacja@nowoczesna.org. Prosimy wszystkich rodziców, prosimy dzieci o to, żeby zgłaszać przypadki, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z ideologią w szkole. W tej chwili Joanna Schmidt obdzwania wszystkie szkoły w województwie wielkopolskim, żeby zgłaszać dyrektorom, żeby nie szli z dziećmi do kina na film Smoleńsk. To jest naprawdę film ideologiczny. To jest film, który tak naprawdę zakłamuje rzeczywistość. Taka szkoła, która jest ideologiczna, nie jest nigdy dobrym rozwiązaniem. Szkoła powinna uczyć otwartości, powinna uczyć spojrzenia na świat według własnego punktu widzenia, powinna służyć uczeniu tolerancji, a na pewno nie powinna być ideologiczna. Dlatego będziemy patrzeć na to, co się dzieje. Będziemy też patrzeć, w jaki sposób ta reforma edukacji tak naprawdę niszczy szkoły i robi krzywdę dzieciom. Będziemy to ogłaszać, będziemy interpelacje pisać za każdym razem, kiedy będzie działo się coś niepokojącego. Proszę Państwa, w tej chwili dzieciom funduje się chaos i to jeszcze chaos z bardzo złych pobudek. Z takich pobudek, żeby przekształcić w nowego człowieka, nowego obywatela, a la PiS. To jest bardzo zły sygnał.
Czy są jakieś pytania do kogoś z uczestników? Wszyscy mogą odpowiedzieć na Państwa pytania. Dobrze, to myślę, że dziękuję Państwu bardzo. Miło mi, że Państwo wysłuchali całej konferencji. I oczywiście zapraszamy wszystkich wspólnie z KOD-em na marsz 24 września, który będzie również naszym protestem wobec zmian w edukacji. Chodźcie, staniemy do zdjęcia. Do zdjęcia prosimy. Mogę zapraszać?